Pamiętny Gustlik z Czterech Pancernych, a kreacji aktorskich miał ponad setkę. Postać Franciszka Pieczki dołączyła do grona ludzi upamiętnionych w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim w Katowicach. Rzeźby przedstawiają osoby szczególnie zasłużone dla miasta w dziedzinie kultury. O tym, kto zostanie upamiętniony, decydują mieszkańcy, którzy oddają swój głos w plebiscycie. W tym roku był to Franciszek Pieczka, aktor urodził się w 1928 roku w Godowie koło Wodzisławia. Rozpoczął studia na Politechnice w Gliwicach, ale przerwał je na rzecz studiów aktorskich. Zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Czterej Pancerni i Pies, Quo Vadis, Potop czy Wesele. Został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Zmarł 23 września zeszłego roku. Autorem popiersia Franciszka Pieczki jest Bogumił Burzyński. W poprzednich latach w ten sposób uhonorowano m.in. Zbigniewa Cybulskiego, Jerzego Dudę-Gracza, Stanisława Hadynę, Wojciecha Kilara czy Kazimierza Kuca. W ubiegłym roku miejsce to wzbogaciło popiersie Krystyny Bochenek.